My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Cześć, jestem Kasia Popińska, jestem studentką 4 roku informatyki. Chciałabym wam pokazać nasz wydział. W tle widzimy napis dziekana, czyli bardzo ważne pomieszczenie dla każdego studenta. A teraz idziemy do najważniejszego człowieka, który rządzi naszym wydziałem, pana dziekana. O nie. To możemy się z nim potem mówić? O 13 godzinie. A teraz właśnie do dziekana, do miejsca, gdzie każdy student może dowiedzieć się czegoś o swojej nauce, o swoim indeksie, o pomocy materialnej. Spotkajmy się z paniami, są to bardzo miłe kobiety. Każdy student powinien pamiętać, że do dziekanatu wchodzimy tylko wtedy, kiedy jest otwarte. A otwarte jest od wtorku do piątku, między 9 a 12. W poniedziałek jest nieczynny. Na schodach widzimy dziekana. Widzisz? Możemy go zaskoczyć. Rozmawiam z profesorem Masernikowym. Wam pomagać i podać mi wszystkie wasze pytania. Chodźmy. Biuro samorządu jest ścisło, koło 224. Cześć, witam w biurze samorządu, organizacji, która ma wam pomagać. Jak widzicie, znajdują się tu trzy studenci, którzy są tutaj po to, aby udzielać wam konsultacji w waszych trudnych pytaniach dotyczących uczelni. Ale samorząd to nie tylko konsultacje. To również majówka, której jesteśmy organizatorami co roku, na którą was już serdecznie zapraszamy. Samorząd również współorganizuje juwenalia, jak i obecnie działającą akcję Miedziak, która jest po to, aby pomagać dzieciom. Nie wiem, czy kojarzycie już. To jest z tej części, powiedzmy, organizacyjnej imprez, ale zajmujemy się również przyziemnymi sprawami. Przeprowadzamy ankiety na wydziale, które mają pomóc w ocenie naszych wykładowców, jak i samej uczelni. Wyniki te są prezentowane na Radzie Wydziału, gdzie obecnie członkami jest 5 studentów z samorządu. Na Radzie Wydziału rozważane są różne trudne decyzje dla naszej uczelni, które mają wam w zasadzie pomóc. My jesteśmy tym głosem na Radzie Wydziału. Następną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, w której samorząd się udziela, jest to Wydziałowa Komisja Stypendialna. Czyli, pokrótce mówiąc, komisja, która zajmuje się tym, czy dostaniecie stypendium i powiedzmy, jakie stypendium.
tutaj właśnie możecie się dowiedzieć o tym, co się na bieżąco dzieje w naszym wydziale, bądź na całej uczelni. Tu jest... Tutaj, jak widać, jest kontakt. Można do nas przyjść, napisać, pogadać z nami. A tutaj widać ludzi, którzy są na naszym wydziale po to, aby udzielać informacji. Tak sobie myślę, że może poszukamy dziekana Madeja, czyli dziekana do spraw studenckich. Chodźmy. Skoro nie zostawimy dziekana Madeja, chodźmy w pewnym bardzo ciekawym. Miejscem tym jest tablota, w której znajdują się wszystkie plany zajęć. Tutaj każdy student może zobaczyć co, kiedy, gdzie i z kim ma w jakiej godzinie. Chodźmy teraz do wydziałowej biblioteki. Tam każdy może poszukać książki dotyczące jego zajęć, bo... Znajdujemy się w pomieszczeniu biblioteki wydziałowej. Tutaj nasza pani Margita pracuje i dzielnie tam. Naszych profesorów, doktorów i innych wykładowców, którzy napisali jakieś publikacje. A tutaj znajdują się prace naszych magistrów już i inżynierów. Kiedyś jedna z waszych prac znajdzie się tutaj, a może nawet i dwie. Chodźmy, zapraszam was wszystkich do laboratorium CIVE, gdzie znajdują się pomieszczenia, gdzie są różne laborki. Znaczy się laboratoria przeprowadzane. Znajdujemy się wewnątrz budynku CIVE. Tutaj na drugim piętrze znajdują się pomieszczenia, gdzie są przeprowadzane laboratoria, między innymi taki zajęcia jak piernictwo, poprzewodniki, elementy. W tym laboratorium natomiast są przeprowadzane zajęcia takie jak architektura komputerów, mikroprocesory. Tutaj widzimy pana prowadzącego, który właśnie opiekuje się tymi salami. Kto zezwolił? Zezwolenie na filmowanie jest... Co? A teraz wchodzimy do sali, gdzie są przeprowadzone zajęcia przy komputerach. Tutaj na przykład podstawy informatyki, podstawy programowania. I'd want to sing it note for note, don't worry. W CIVE znajduje się też kolejna gablota samorządu. Każdy może tutaj w tym miejscu dokładnie przeczytać, co konkretnie dzieje się w naszym wydziale. When you worry, you make it double, don't worry. W oddali widzimy studentów na zajęcie. Właśnie mniej więcej wszystkie sale tak wyglądają. W pomieszczeniu siedzą panowie administratorzy. Z każdym trudniejszym pytaniem dotyczącym sieci można pójść do nich i zapytać. Studenci z pragnieniem internetu też mogą korzystać tutaj z sali. Jak widać, są już tutaj jakieś amatorzy. Wystarczy jedynie oddać legitymację do pokoju obok, który już byliśmy. Siedzieć i korzystać i robić co się chce. Właśnie współpracą z CIVE chciałabym wam pokazać jeszcze to, co robią studenci poza lekcjami. Znajdujemy się znowu w sali, gdzie jest architektura komputerowa. W tej sali siedzi sobie kółko naukowe, siedzi i rozumie swoje prace. O, to oni. Witam kółko naukowe. Witam. Może powiecie do kamery nam kolegom z pierwszego roku, czym się zajmujecie? Wszystko zajmujemy. No więc tak, jeżeli drogi pierwszaki przyszliście tutaj na naszą uczelnię i uczycie się tylko wzorów matematyki i TOS-u i nie widzieliście jeszcze na oczy ani tranzystora, ani diody, więc zapraszamy, żebyście zobaczyli na przykład, jak działa coś takiego. Czymkolwiek to jest? Ewentualnie wzięli go w zajęci
lutownicę. Albo rozebrali laptopa. Postarali się go złożyć. Więc jeżeli macie ochotę popracować, no tak powiem, praktycznie, a nie tylko wzorki, tak jak kalkulator, wiesz, to z tym ręki poparzyć się, zobaczcie, jak wybucha kondensator, to zapraszam. Don't worry, be happy. Zróbmy na dzień dziennika na kształceniu. Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Biedrycki. Jestem prodziekanem Wydziału Elektroniki i Informatyki do spraw kształcenia. Odpowiadam za proces planowania i realizacji kształcenia na naszym wydziale. Aktualnie zakończyłem ustalanie m.in. siatki godzin dla kierunku informatyka. Taka siatka godzin jest konsultowana z wszystkimi kierownikami katedr oraz parlamentem studentów naszego wydziału. Pierwszy rok rozpoczęliśmy kształcenie według zmienionych standardów. Te standardy weszły w bieżącym roku i według zaleceń studia trwają na pierwszym roku 7 semestrów, na pierwszym stopniu, czyli studiów inżynierskich, to jest 7 semestrów, natomiast na studiach drugiego stopnia, studiach magisterskich, 3 semestry. W tym czasie studenci mają obowiązek uzyskać odpowiednią liczbę punktów kredytowych, które są podstawą do uzyskania przez nich dyplomu. I tak dla studiów inżynierskich jest to liczba 210 ECTS, a natomiast na studiach magisterskich 90 ECTS. Życzeniem moim, jak i władz wydziału jest, aby kształcenie odbywało się w trybie partnerskim, żeby jakość kształcenia rosła, zwiększała się z każdym rokiem. Chciałbym również, aby wysiłek, który wkładają studenci pierwszego roku i lat starszych, był dla nich motorem do zdobywania lepszej wiedzy, do uzyskania ostatecznie tytułu inżyniera bądź tytułu magistra. I życzę tego zwłaszcza studentom pierwszego roku. Ja dziękuję bardzo dziekanowi za tą rozmowę. Dziękuję. Jak myślicie, zostaniemy dziekanami? Dzień dobry. Chciałbym coś powiedzieć. Co mam powiedzieć od siebie? Witam, nazywam się Wiesław Madej. Jestem prodziekanem Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej do spraw studenckich. Moimi głównymi zadaniami jest to, aby studenci czuli się dobrze na naszym wydziale. No, jestem od tego, żeby po pierwsze rozmawiać ze studentami i pomagać im w rozwiązywaniu problemów, głównie tych, które ich tutaj spotykają na uczelni, ale również zajmuję się sprawami pomocy materialnej, czyli stypendia socjalne, stypendia naukowe, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia sportowe, ale no też takimi niedobrymi rzeczami dla studentów, jak na przykład skreśleniem z listy studentów za niezaliczony semestr. Aczkolwiek nie jest to jedyne rozwiązanie, bo student może również iść na własną prośbę na powtarzanie semestru, może iść dalej warunkowo, niestety za opłatą, którą określa rektor, ale tylko wtedy, gdy ma odpowiednią liczbę, czyli na dzień dzisiejszy 21 punktów ECTS. To wszystko muszę rozpatrzeć, tak żeby studenci mogli spokojnie zająć się tym, co dla nich najważniejsze, czyli nauką. Poza tym, no cóż, współpracuję na stałe z samorządem wydziałowym Wydziału Elektroniki i Informatyki. Jeżdżę do szkół z terenu objętego, jakby powiedzieć, naszym terenem zainteresowania, spotykając się z uczniami, przedstawiając wydział i to, co oferuje Politechnika Koszalińska. No, panie dziekanie, a jak już ktoś zostanie skreślony z tej listy, to co ma zrobić? No,
poważnie się zastanowić nad tym, co go czeka w życiu i czy chce być inżynierem, czy magistrem inżynierem. Jeżeli tego naprawdę chce, to po prostu musi zgłosić się albo do mnie bezpośrednio, albo od razu do dziekanatu z podaniem o wznowienie studiów, a jeżeli nie minęło to dużo czasu skreślenia, to o anulowaniu decyzji o skreśleniu, zawsze taka decyzja jest możliwa, no i wtedy musi zdecydować się co dalej, czy chce powtarzać semestr, czy może to jest tylko skreślenie związane z tym, że zapomniał o tym, że trzeba oddać indeks po rozliczonej sesji, które to indeksy wszystkie muszę sprawdzić, podpisać, zaliczyć semestr i wpisać na semestr następny. Także różne są przypadki, nie jest to koniec świata dla studenta, ale no, musi się zastanowić, czy na pewno chce dalej studiować i czy ta droga, którą wybrał, może nawet kierunek studiów, czy jest taki, jaki powinien realizować, bo to skreślenie z listy studentów zazwyczaj dotyczy tych, którzy mają dużo przedmiotów niezaliczonych. A jeszcze tak, chciałam się zapytać, jak studenci na przykład jednak nie zaliczają i płacą warunki, mają jakieś możliwości umorzenia albo oddalenia tych na raty może? No, zgodnie z uchwałą Senatu zawsze student może rozłożyć sobie na raty, dwie lub cztery raty i tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Po prostu podejmuje taką decyzję, wypełnia odpowiedni dokument i odpowiednio z uchwałą Senatu ma tam rozłożenie. W tej chwili nie pamiętam tych dokładnych procentów, bo się niedawno zmieniły. Troszkę są niższe niż były do tej pory. Ale może również wystąpić z podaniem do prorektora do spraw kształcenia o umorzenie części lub całości opłaty, ale to już musi być udokumentowane sytuacją materialną czy sytuacją rodzinną studenta i każde takie podanie jest opiniowane przeze mnie i pan rektor podejmuje później ostateczną decyzję, czy zwalnia z takiej opłaty, czy nie zwalnia. I tak to się realizuje. Jeszcze takie pytanie, które często studentów pierwszego roku dręczy. Drugiego też, ale przede wszystkim tych z pierwszego roku, bo myślą, że nie dają rady. Czy warto podejmować decyzję o cofce? Czy lepiej jednak próbować? Czy ta cofka w ogóle jest taka ważna albo warta tego wszystkiego? Czy lepiej jednak zaliczyć? Ja nie lubię tego słowa cofka. Chodzi oczywiście o cofnięcie, czyli powtarzanie semestru czy roku studiów nawet, no jest to, traci się rok. To wtedy jest naprawdę ciężki problem. To jest z tym związane też, o którym już mówiliśmy przy skreślaniu. No, student musi się zastanowić, czy chce uczyć się tego, na co się decydował, przychodząc na uczelnię. Jeżeli tak, to czasami lepszym rozwiązaniem jest napisanie podania o skierowanie na powtarzanie semestru, czyli ta studencka cofka. I no, niestety wiąże się to z opłatą za każdy niezaliczony przedmiot. Zgodnie z przepisami musimy pobrać opłatę. Na dzień dzisiejszy to jest kwota 250 zł. Także niektórzy studenci mają do zapłacenia nawet 1000-1500 zł. A czy przy ilu zaliczonych przedmiotach już można myśleć o tej cofce, czy przy 9, co to jest? To znaczy zgodnie z regulaminem studiów trzeba mieć z danego semestru 21 punktów ECTS, żeby móc pójść dalej. Czyli każdy student na początku wie, ile ma do zdobycia ECTS-ów. Zazwyczaj jest to 30, ale może być od 27 do 33. Czyli w zasadzie wie, ile przedmiotów może nie zaliczyć, żeby mógł pójść dalej, czyli uzyskać wpis warunkowy na kolejny semestr. Przy czym łączna suma znowu tych niezaliczonych przedmiotów, tych punktów ECTS nie może przekraczać 15. No, tak sztywno tych 15 może nie patrzymy, do pół punktu w tą czy w tą stronę, to raczej patrzymy wtedy na to, żeby student no, nie tracił roku. Ale ten podstawa, czyli 21 punktów ECTS danego semestru jest nie do ruszenia. To trzeba zdobyć, żeby pójść dalej. I ja mam jeszcze ostatnie pytanie tutaj.
Słyszałam coś takiego jak zapomogi. Studenci pytają mnie, ale chciałam, żeby dziekan coś o tym powiedział. No, zapomogi losowe oczywiście są. To jest element pomocy materialnej dla studentów, którzy znajdą się przejściowo w jakiejś trudnej sytuacji z przypadków losowych, czy rodzice utracili pracę, czy na przykład zostało im coś skradzione, coś cennego, a chcieliby to odzyskać. A nawet czasami zdarzają się i podania takie, że student no, ma dosyć dużą wadę wzroku, musi często okulary wymieniać i to jest dosyć kosztowne. Dlatego też zwracają się z takimi podaniami do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Ta Wydziałowa Komisja Stypendialna pracuje pod moim przewodnictwem, ale składa się w większości ze studentów. Rozpatruje takie podania i te podania przeważnie, jeżeli są rzeczywiście udokumentowane, że to jest akurat zdarzenie losowe, które ostatnio miało miejsce, to takie zapomogi przyznajemy, ale to są zdarzenia losowe nie tylko tak przykre, związane tam z kradzieżą, utratą pracy, czy nawet śmiercią kogoś bliskiego, ale takie radosne, jak na przykład z okazji urodzenia dziecka. Też, że studenci są osobami dorosłymi, rodzą się już w czasie studiów dzieci, zawsze przyznajemy zapomogę losową, no, żeby mógł wyposażyć się w niezbędne elementy do tego, żeby dziecko mogło się szczęśliwie i zdrowo rozwijać. Ja bardzo dziekanowi dziękuję za wszystkie udzielone odpowiedzi. Na pewno studenci pierwszego roku będą zadowoleni i rozjaśniło im się w głowie. Dziękuję. Dziękuję również. Tutaj myślę, że zakończymy naszą wycieczkę. Jeszcze raz pokazując Wam pokój samorządu, czyli nas, organizacji. Dziękuję za wszystko. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.